witajcie, tutaj Chyża z warszawskiej grupy Luka i Maro. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę z Dominikiem, który jest ratownikiem, strażakiem i kim jeszcze więcej. Za chwilkę się dowiemy. Widziałam na twoim profilu, że jesteś strażakiem w OSP Raszyn. Coś powiesz mi więcej o tym? Zgadza się. Moja historia z OSP Raszyn rozpoczęła się mniej więcej jak miałem 18 lat. Już wtedy zrobiłem kurs na kwalifikowaną pierwszą pomoc, żeby uzyskać tytuł ratownika. No i niedługi czas później zostałem wysłany na kurs podstawowy, który oczywiście zakończyłem pozytywnie. No i mniej więcej od czerwca 2015 albo 2016 roku, już nie pamiętam dokładnie, jestem uprawniony do wyjeżdżania i do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Super, bardzo fajnie. Myślę, że zacząłeś jak większość polskich ochotników. A powiedz mi w ogóle, jak się zaczęła twoja przygoda ze strażem? Jak się w to wciągnąłeś? Czy ktoś może w rodzinie w tym był? Nie wiem, opowiedz chwilkę o tym. W rodzinie nikogo jako tako nie miałem ze straży pożarnej, jak dobrze pamiętam, ani z takich służb ratunkowych. A zaczęło się to tak naprawdę od samego siebie. Zawsze mnie ciągnęło do dużych czerwonych samochodów, do troszkę mniejszych srebrnych z niebieskim paskiem i do takich białych z czerwonym i niebieskim paskiem. No i w sumie stwierdziłem, że czemu by nie spróbować, tak? Poszedłem, zapisałem się, no i od tego momentu jeżdżę. Działałem wcześniej w, że tak powiem, prywatnym sektorze ratownictwa medycznego. Zabezpieczenia medyczne, praca w parku trampolin jako właśnie też zabezpieczenie. Różne imprezy masowe, mecze dla dzieci, jak i nie tylko. No i w straży działam tak jak chyba każdy strażak, tak? Pożary, wypadki, jakieś miejscowe zagrożenia typu powodzie, ewentualnie pomoc w innym służbom, typu wejścia siłowe do mieszkań pogotowiu ratunkowemu, czy pomoc policji w różnego rodzaju zdarzeniach, poszukiwania i tym podobne. No teraz powiem ci, że mi zaimponowałeś, bo twoja, że tak powiem, kartoteka jest naprawdę bogata. I tutaj w sumie nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy działasz czynnie w innych służbach na terenie Warszawy i okolicach? Tak, zgadza się. Działam między innymi, a głównie tak naprawdę, w Służbie Ochrony i Ratownictwie Zwierząt. Czyli zajmujemy się pomocą i ratowaniem nie tylko zwierząt dzikich, ale również domowych, które zostały wyrzucone, ewentualnie błąkają się. No i oczywiście główny zamiar tutaj to jest ratownictwo dzikich zwierząt. Na potrąceniach, tak jak ostatnio mieliśmy ratowanie łosia, który wpadł do bagna. Akcji jest wiele, różnorakich, dlatego że tam też jesteśmy wzywani do pomocy na przykład policji. Mhm. W momencie, kiedy pies znajduje się w mieszkaniu i policja z inną służbą boją się wejść do tego mieszkania, jesteśmy wzywani my. No i pomagamy służbom ogarnąć cały ten bałagan. Rozumiem. I tutaj nasuwa mi się kolejne pytania. Bo pierwszy raz się z czymś takim spotykamy właśnie jak służba, jeżeli chodzi o zwierzęta. Czy jakieś specjalne kursy trzeba przejść, żeby się do tego dostać? I podejrzewam, że trzeba kochać bardzo zwierzęta, prawda? No, trzeba lubić tutaj zwierzęta i trzeba też mieć bardzo silny nos, dlatego że zapachy często i gęsto nie są zbyt przyjemne. Ale też trzeba mieć i miękkie, i twarde serce, dlatego że tragedia, z jaką spotykają się często i gęsto te zwierzęta, nie tylko dzikie, jak i domowe, jest czasami bardzo, bardzo łapiąca za serce, tak, w ten sposób. Jasne, jasne, rozumiem. Myślę, że tego ci możemy pogratulować, bo szczerze mówiąc nie spotkałam jeszcze takiej osoby, więc podziwiam cię, jeżeli chodzi o to. Przejdźmy teraz do mediów społecznościowych, bo przeglądając ci twój Instagram, szykując się do tej rozmowy, ja jestem pod wrażeniem i zdjęć, i nagrań, i no super. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś Instagrama prowadzić i tak dalej? Instagrama założyłem chyba mniej więcej równo, kiedy wszedłem na Facebooka, kiedy zacząłem funkcjonować na Facebooku. I tak naprawdę potem rozeszło się to w rozbudowanie strony. Może nie tyle strony, ale właśnie głównie Instagrama, żeby wstawiać jakieś fajne zdjęcia, które ludziom się będą podobały. Z akcji, czy jakichś pozowanych, sesji fotograficznych właśnie w stylu takich ratowniczych. No i obecnie to jest około tam ponad 3000 osób. I od razu uprzedzam, że to nie jest jakoś niesamowicie wysoki wynik, patrząc po niektóre inne profile, które mają po 10 tysięcy, po 100 tysięcy, czy nawet i więcej. Nie kupowałem tutaj lajków, więc to są osoby, które przyszły, obejrzały i zostały. No i jedno zdjęcie tak naprawdę pożyczone od kogoś, to jest tak zwany repost, czyli udostępnienie czyjegoś zdjęcia, ma tam ponad 1000 lajków, tak? Więc ja tutaj nie idę na ilość lajków, tylko na jakość fotografii, bo to jest bardziej, wydaje mi się, że to jest bardziej istotne niż ilość tych serduszek.
Jasne, jasne, myślę, że też jestem tego samego zdania, bo lepiej postawić rzeczywiście na jakość, a nie na ilość i bez kupowania. Jeżeli ktoś ma nas, ciebie polubić, to i tak będzie lubił bez tego. A czy coś innego w związku z fotografią, już nie pożarnictwo, czy ewentualnie coś takiego cię też kręci? Jakieś inne sesje, jakieś inne zdjęcia? Wiesz co, wykonuję naklejki różnego rodzaju dla policjantów, ratowników, strażaków. Piszą do mnie te osoby, że po prostu chciałyby mieć swoją naklejkę. No i ja, że tak powiem, pytam, co konkretnie. No i po krótkiej rozmowie ustalamy jeden wzór, który potem zmieniamy albo nie. I około tygodnia zajmuje mi stworzenie takiego pierwszego wzoru do pokazania. No i po tygodniu zazwyczaj projekt jest już gotowy. Chyba, że jest to jakiś bardziej skomplikowany projekt, no to często i gęsto nawet do miesiąca. Gdyż tutaj robię, uzgadniając najmniejszy szczegół z tą osobą, która chce, tak? To ma być satysfakcja 100% dla tej osoby. No i dla mnie to ma być satysfakcja tego, że po prostu ta osoba spełniła swoje marzenie i ma swoje naklejki. Super, bardzo mnie to cieszy. I teraz zejdźmy z tematu w ogóle ratownictwa. Jakieś inne pasje w twoim życiu są? Może coś innego? Ciężko powiedzieć w sumie, aczkolwiek taką drugą pasją jest strzelectwo. Wow. Nie strzelectwo sportowe, tylko strzelectwo z broni ostrej tutaj na strzelnicach, ale nie mówię tutaj o strzelectwie po prostu na jakimś zawodowym, na czas i tym podobne, tylko po prostu pójść sobie na strzelnicę i po prostu sobie postrzelać. Myślę, że to też stres odreagowuje, prawda? W pewnym stopniu tak. Przy takich służbach, przy tym musisz mieć naprawdę nerwy ze stali. I standardowe pytanie podczas takich wywiadów. Plany na przyszłość? Plany na przyszłość? Na razie cieszę się wakacjami. Jakoś nie planuję za bardzo dużej tutaj przyszłości. W sumie żyję dniem troszeczkę, można to tak powiedzieć. Ale żeby tego nie odbierać, że nie zależy mi na przyszłości, po prostu wykorzystuję każdy dzień. A co przyniesie przyszłość, to po prostu zobaczymy. I myślę, że ostatnie pytanie o życiu prywatnym. Jeżeli masz coś ochotę nam zdradzić, to chętnie się dowiemy. A co konkretnie, jeśli chodzi o to życie prywatne? Jest w twoim życiu może jakaś dziewczyna? Nie wiem, jakieś coś planujecie dalej? Jest, obecnie stoi za kamerą. Ciężko... Zapraszam, chodź! Chodź, Ola, chodź. Jest. Obecnie teraz jesteśmy w związku. No niedługi czas, ale jesteśmy. Planujemy niedługo wyjechać na wspólne wakacje. A co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. Super, ja wam dziękuję za rozmowę i miło było was obydwoje poznać. Życzymy wam jako cała redakcja wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że do zobaczenia.